Cześć Maurycy. Uczył się. Ktoś tam też kłócą, jest rozbite, nie? Na korytarzu. Co po nim sami deptaliśmy. Kto takie? Takie szybkie ten, jakby to przyspieszało. Słyszałeś? Nie. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal TV. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ zobaczycie na nim eksplorację, nocną eksplorację pewnego opuszczonego szpitala. Byłem tam pierwszy raz i nie zdaje mi się, żeby była tam jakaś grupa, która interesuje się zjawiskami paranormalnymi. Ale przejdźmy do rzeczy. Kiedy byłem tam za dnia na rekonesansie sprawdzić, jak wygląda budynek, jak wygląda wejście do budynku, zapoznać się z rozkładem pomieszczeń, tuż przy bramie wejściowej na teren szpitala poczułem dziwny zapach. Był to zapach męskich perfum, wody po goleniu, niezwykle mocny. Pomyślałem, co jest grane, nikogo tu nie widzę, nikogo nie było tutaj wcześniej. Pod sobą nie widziałem stłuczone jakieś buteleczki z perfumami, bo zapach był na tyle mocny, dosłownie jakby, wiecie, no, ktoś, kto mocno się wypsikał, stał centymetry od was. Ciężko mi było zlokalizować źródło tak silnego zapachu. Stwierdziłem, chwila, czy mamy do czynienia z duchem, czy z pacjentem, który właśnie wyszedł ze szpitala, przygotował się na spotkanie ze swoją rodziną? Najprawdopodobniej zapach, słuchajcie, przemieszczał się. Pojawił się w jednym miejscu, potem pojawił się kilka metrów dalej, ponieważ no, obserwowałem, przechodziłem, szukałem źródła, gdzie dokładnie ten zapach jest najsilniejszy. Ten zapach co jakiś czas pojawiał się, znikał. Było to dla mnie niezwykle tajemnicze. Także pierwsza sytuacja już przed samym rekonesansem. Podczas rekonesansu udało się wykonać kilka zdjęć. Spójrzcie na jedno z nich. Widzicie coś tajemniczego? No właśnie, w jednym z okien widać tajemniczą postać. Jest ona zgarbiona i ma dłoń skierowaną w moją stronę. Co ciekawe, na drugim zdjęciu już tego nie widać, co wyklucza teorię, że był to element budynku, czy po prostu coś znajdowało się w oknie, co było też elementem tego szpitala. Niezwykle ciekawe zdjęcie. Także słuchajcie, dwa zjawiska już w ciągu dnia. Tajemniczy zapach, który zwiastował obecność jakiejś duszy i tajemnicza postać w oknie. Czy udałem się sam do tego szpitala? No jak wiecie, taki ogromny kompleks wymaga wsparcia. Jednak raźniej w takie miejsce pojechać z kimś. A udałem się z Krzysztofem. Znacie Krzysztofa z poprzedniego odcinka z nawiedzonego domu. Kobieta! Słyszałem to! Jezus! O mój God! Nie chcę stać na tych schodach, stary! Tak nie stawi. Kojarzycie już gościa? No właśnie, i to właśnie z nim udałem się do tego szpitala. Co na nas czeka w tym miejscu? Byłem niezwykle ciekaw, byłem podekscytowany, przestraszony, zestresowany. Nie wiedziałem, czego oczekiwać dokładnie w tym budynku. Jak rozpocząć ten kontakt? Jak? Czego szukać? Gdzie tego szukać? No, niezwykle spory budynek, ale po ułożeniu myśli skierowaliśmy się do środka. I teraz wróćmy do kwestii perfum. Krzysztof nie wiedział, gdzie dokładnie ten tajemniczy zapach występuje. Wiedział, że występuje, ale nie wiedział, gdzie.
Wspomniałem tylko, że znajduje się on gdzieś na terenie szpitala. No i spójrzcie na ten fragment, kiedy wchodziliśmy do szpitala. Jak na wstępie słyszeliście, mówiłem o tym zapachu perfuma przy tej bramie. Znowu, czujesz? No, Krzychu nie wiedział, gdzie to jest i mówię, Krzychu nagle zareagował na coś, mówię, co czujesz, zapach perfuma. No taki, wiecie co? Ma dziadek wasz albo, nie wiem, no, takiego brutala używał, takiego, no, taniego perfumu. Mocny taki, tani brutal, ale to strasznie to czuć, jakby stał koło nas. Mhm. Czujesz? Nie wierzyłem, rzeczywiście, ja nawet nie wiedziałem, że to tu. Mówiłeś coś o tym perfumie wcześniej. Mówiłem perfumie, ale nie mówiłem gdzie. Ale to czuć. Niesamowite, ale on jeszcze inaczej pachnie jak ostatnio, taki teraz bardziej jest łagodny. Ale taki męski perfum. Skąd patrz? Tu jakby stał, dalej, przy nas. Tu jakby on w tym miejscu był przywiązany, ja stoję cały czas. Wow. Co to jest? Może on wisi? Co? Nie. Wiesz co, patrz, ja myślę, że on czeka na kogoś, na auto czy na coś. Może być. Sprawdźmy, czy na GT coś będzie. Sprawdzamy tu czymś. Ty, ale bo to jest takie poryte. Ale to... To tylko w tym miejscu to czuć. Dziwne, nie? Ja wyszedłem przez bramę i nie wierzyłem. Patrz znów. Jak, zobacz. Ale aż mam ciary. Ale to jest niewiarygodne, ja pierwszy raz czuję. No, czuję ducha. Czuję ducha. Czujesz to? Czuję to, stary. Matko. Normalnie czuć człowieka tu. Nie wiem, jakbyście mogli to poczuć, to jest w ogóle niewiarygodne. To jest normalnie męski, mocny perfum. Przecież nie ma tu nikogo dookoła, to jest ciemno, nic tu nie ma. Wow, co? Mówię, że to mnie to tak rozwaliło, stary. Ja przez cały dzień chodziłem i rozmyślałem, jak? Jak? Ale jest środek nocy. I tak jakby za chwilę do nas podchodził. Mm-hmm. O, no wiesz? Tu? No. Normalnie pójdę, no, ale ty zapachu. No, bezki, tu. Ba, tu go, no, aż, to no. Takie mocne. No, bezki. Żeby coś ci psiknął perfumem w twarz. No, dosłownie. Ale dziwne, ty, skoków nie ma. Nie wiem, no jest nie. To jest, nie wiem, jak to opisać w ogóle. To się ma nie. O co tu chodzi? Widzisz? Co jest? Oho. Wiele rzeczy już widziałem w życiu, nie? Ale ty, pierwszy raz czuję ducha. Krzysztof, jak widać, zszokowany. Nie wierzył w to, co czuje. W środku nocy czuć było zapach męskich perfum. W środku nocy, słuchajcie. No skąd? Jak to? Fizycznie niemożliwe. A to dopiero początek zjawisk, jakie udało się zarejestrować w tym szpitalu. Zachęciłem was do oglądania tego filmu, także jedziemy dalej. Ale na początku chciałbym was zachęcić jeszcze do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem lub jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału Polish Paranormal TV, do kliknięcia przycisk subskrybuj pod tym filmem. Bardzo wam dziękuję, także zapraszam was na ten niezwykle ciekawy, mroczny, upiorny seans. Dobra widzowie, jesteśmy już w szpitalu. Krzysztof, jak wrażenia? Powiem szczerze, jestem lekko przerażony. Sam wyszliśmy, doszliśmy do środka, co, usłyszeliśmy coś. Tak, jakieś szuranie przed chwilą. Kilka minut temu. Samolot. Oh my god. Dobra, plan jest taki. Na razie nasłuchujemy, prowokujemy. Nie zaczynamy od SB7. SB7 zrobimy gdzieś wyżej, dalej od... Tak. W tamtej części. Tak, w tamtej części. Pijemy to skrzydło. No dokładnie. Będziemy też unikali światła, ponieważ tak jak na wstępie słyszeliście, że no, nie chcemy zwracać na siebie uwagi, w szczególności jakichś służb. Dobra. Ruszamy, Krzysiu. Wszystkie drzwi są. Dobra. No, idź trochę przodem, bo ja cię chcę kamerować. Ale spokojnie, jestem obok. Chciałem zobaczyć. No. Zamknięte? Nie wiem, właśnie przekryj. Otworzysz je? Nie. Zamknięte są? Nie będę szarpał. Zamknięte. Dobra, lekkie źródełko tak na podłogę dam. Dobra, czekaj. Dobra, Krzysiu, prowokujemy. Najpierw ja. Jest ktoś tutaj? Jeżeli nas słyszysz,
Wyobraź sobie swój głos. Powiedz coś najgłośniej, jak potrafisz. Jak ja skończę, to ty możesz coś wymyśleć. Czy słyszy nas ktoś? Dajcie znać, że tu jesteście. Przesuńcie coś, uderzcie w coś. Łożysz mordę. Dobra. Jest tu kto? Chcemy pomóc. Wydaj jakiś dźwięk. Próbuj go odpnąć. Dobra, rempot jest rozstawiony tam, przy drzwiach. Jak się czujesz w tych łaźniach, czy cokolwiek to było? Nie, nie czuję się. Wejdź tutaj do pomieszczenia, zapraszamy. Jest ktoś tutaj? Nie bój się nas. Podejdź tu do nas. Chcesz wrócić do rodziny? Słyszysz, ktoś schodzi? Jesteś tam? Podejdź bliżej, słyszymy cię. Ale boję pana. Słyszeliśmy normalnie, jakby ktoś tam ze schodów schodził. Staniesz w tym przejściu przed nami? Dotknij tego czarnego przedmiotu. Słyszysz to? Ktoś oddycha. Nie, dla mnie ktoś po szkle chodzi. Ale przed chwilą ktoś oddychał. Co ty gadasz? Proszę mi się uwierzysz. Halo?
to głównie korytarz był. Czemu to jest na tyle butelek? Co jest? Widziałeś je w ogóle? Nie. Co? Nie. Ich tu nie było chyba stary. Ty. Co jest? Czemu tu jest tyle butelek postawionych? O tu chodzi. Przecież. Ej stary, to jest dziwne. Widziałeś się wcześniej? Nie. Rozumiem, że jakby coś z dachu ciekło, to nic z dachu nie cieknie. Jeżeli nas słyszysz, proszę cię, przewróć którąś z tych butelek, które stoją przed nami. Jest ich wiele. Przewróć którąś, którąkolwiek. Nieważne. Pokażesz tym, że jesteś tu. Przewróć. Nie bój się. Pokaż światu, że tu jesteś. Przewróć którąś butelkę. Lub kopnij którąś. Dziwna akcja. Chcesz stąd wyjść? Cały, zdrowy przede wszystkim? Przewróć butelkę. Gdzie jesteś? Jest ktoś tutaj? To ja? Coś spadło? Nie, nie, to ze ściany. To jest zdecydowanie nie ciężej. Tak? Już tak myślę. To? Słyszałeś? Nie. Ciu. Tu. Tak. Słyszysz? Tak. Nie wiem co to. Skup się tu. Ja coś słyszę z korytarza tam. Czy słyszy mnie chociaż jeden człowiek? Szukam żywych. Co to było?
Jesteś w pomieszczeniu przede mną? Możesz jeszcze raz to powtórzyć? Śmiało, uderz. Pokaż, że żyjesz. Nic. Jeżeli chcesz, żebyśmy z tobą porozmawiali, musisz dać nam jakiś znak. Wyraźniejszy. Tam coś chodzi. Co? W drugiej części. Tam, gdzie byliśmy? Słyszę szkło. Co ty gadasz? Ktoś tam to puszcza cały czas. Jako. Patrz, to się zbliża. Słyszysz? Siup jest w połowie korytarza. Siup. Słyszę to. Co słyszysz? To takim szybkim tempem. Opowiedz to. Sami deptaliśmy. I to takie, takim szybkim tempem, jakby to przyspieszało. Spokojnie. Jeszcze to było raz. To ten, ale to przecież cały czas. Tak jakby cały korytarz poszedł. Znowu, głośno słyszałeś. Wychyl się. Czy słyszysz mnie? Lepiej? Lepiej powiedziałem. Co? Lepiej.
Teraz lepiej? Czy możesz tu podejść? Kobieto, ty też możesz przyjść, tu nie ma drzwi. Powiedz, czy kurik zgadniesz? Powiedziałam. Mężczyzno, to ty tutaj chodziłeś wcześniej? Oj. Tak, to ja, Łukasz. Podążajcie w stronę mojego głosu. Kto ustawił te butelki? Nie. Słyszałeś to? Oh my god! Kobieto, jestem na korytarzu. Widzisz mnie? Mężczyzna, ty mnie widzisz? Czy możecie podejść do nas? Jesteśmy tu, gdzie butelki. Jeszcze bo was słyszeliśmy. Musicie nam powiedzieć, pokazać teraz, że jesteście tu i porozmawiać z nami. To jest trudne. O, zobacz. Zobacz na mojego kolegę. To nie jest trudne. No, gdzie jesteś? Jeżeli nie masz tyle siły, nie wiem, nie umiesz tego zrobić, to odezwij się wam. Dobra, z tym tu tam butamenda jest do siebie. Tu. Tutaj. Tak? O, i tutaj. Ja wychodzę. Dobra? A wychodzę. O. Weź ten, a nie rękę. Ja bym mogę na tego. Czy jest ktoś tutaj jeszcze z nami? Słyszeliśmy tu wcześniej kobietę. Kobieta, jesteś tu jeszcze? Możecie powiedzieć, byliście tu pracownikami? Czy możecie powiedzieć, byliście tu pracownikami? Dlaczego tutaj jesteście?
Może teraz będziecie chcieli z nami rozmawiać? Mój kolega wyszedł. Słyszeliśmy wcześniej w tym miejscu kogoś. Chodził ktoś tutaj po szkle. Kobieto, czy to byłaś ty? Komentarz. Spróbowaliśmy jeszcze na spektrum AM i okazało się, że tam pojawiły się jakieś głosy. Bardzo ciekawe. Krzychu, przyznać, że w pomieszczeniu mężczyzna powiedział od razu lepiej. Tak? Lepiej. Że już nas słyszy. Lepszy kontakt. Że lepszy kontakt? Słuchajcie, na FM-ie nie było nic. No, przeszliśmy cały szpital. Nie? Schodzący na SB7. Lewy sektor, prawy sektor, góra, tu, strych. Nic. Jeden cichy głos, nie wiem, czy się nagrał. A tu na AM-ie były nawet głośne te odpowiedzi. Tak. Wyraźnie, no? Tak. I słuchajcie, kobieta, jakiś mężczyzna i trzeci z takim głosem, takim nieprzyjemny. Bardzo dziwne. I słuchajcie, no zapytaliśmy o te butelki. My, no czyli no, ktoś tu krąży. Ktoś tu krąży, rozmawiają, słyszą nas. To już jest jakieś potwierdzenie, no ale chcemy mieć więcej. Dobra, Krzychu, mamy tam rempoda. Myślisz, zostajemy w tym sektorze, czy bardziej tu korytarz, jak myślisz? No nie, tutaj widać, tutaj słychać najgłośniej. Tu najgłośniej, mówię, w tamtym sektorze tak naprawdę nic się nie działo, na strychu też. Tu, i tu zero. Słyszeliśmy te kroki. Tak, i tutaj wtedy były te kroki. No właśnie. Weszliśmy do sektora prawego, w tym sektorze wtedy były te głosy. No i tu słyszałem te łańcuchy. Tak. Ewidentnie słyszałem głos łańcuchów. Myślisz, że to ten trzeci mężczyzna? Może on jakiś jest tu uwięziony. No, cholera wie. Ale to był ewidentny głos łańcuchu. To nie dało się tego z innym głosem pomylić. Kobieta i mężczyzna też odpowiadają w liczbie mnogiej, czyli możliwe, że jest to mąż i żona. Bo odpowiadają my, a mężczyzna coś odpowiadał w ogóle, nie wiem co. Tak? On coś tu... Jakby osobno. Osobno, tak. On w ogóle się nie wypowiadał. Nie znając ich, jakby... Ale oni ucichali, kiedy ten mężczyzna się pojawił. Tak. On się odezwał, nie znał ich nie było. Oni zaczęli się odzywać, to nie było mężczyzny. No powiem wam, chodzimy trochę po tym szpitalu, to trochę z nas już te napięcie zeszło, więc już jesteśmy tak naprawdę skupieni na szukaniu tego kontaktu. No bo nie ukrywam, jest irytacja, że nie mieliśmy na SB7. Dzięki Bogu coś tu się pod koniec złapało. Dobra, jesteśmy już w całkowitych ciemnościach. Tutaj jest trójka ruchu, tutaj jest Krzysztof, a tutaj za nim jest Rempot. No tutaj się najwięcej działo, więc zostajemy przy tym sektorze. Ale jakoś się tak ciężko zaczęło robić, czujesz? Ty piksela jeszcze mam. Czy tylko ja to czuję? Ty. Robota. Zapomniałem, że go wziąłem. GT odpalone. Dajcie znak, że tu jesteście. Czekamy na was. Wy musicie przyjść tutaj. Chcecie stąd wyjść?
wyjść. Spokojnie. Jeżeli pytasz, jak wyjść, to przyjdź tutaj. My pokażemy wyjście. Wiemy, gdzie ono jest. Coś przy tobie widziałem. Kątem oka, stary. Dziwne to było. Zareagował? Jest obrócony. Jesteś przed nami? Tak, tak. Do nas. Ciary. Co to przed nami? Dobra, to się to auta. No, wpłyń na nasze przedmioty. Widzisz? Ten z przodu zareagował. Coś musiał tam przejść. Coś zauważył. Ale to było zaraz po tym, co mówiłem, że widziałem coś przy tobie. A ja takie ciary po całym ciele. Jestem martwy. Tak. Tak, jesteś martwy. Ale ciary. No. Podejdź tam, gdzie te butelki. Musimy ustalić jakiś jeden punkt. Tam jest taki czarny przedmiot. Trzeba go dotknąć. Jesteście martwi. Czas się wydostać. Cały czas ciary. No, ja też. Jest jakaś energia. Ty, masakra. Wiesz, i najeżony. Ole plecy. Bez kitu, jeżę się. Jeżę się. No, matko. Ilu was jest już tutaj? Widzicie, piksel się zareagował, się tam obrócił dziwnie. A są takie mówię, jakby ktoś przechodził. Tak. Aha. Bo okno jest zamknięte. Okno jest zamknięte, dokładnie, Krzychu. A może ktoś z korytarza chce wejść? Jezus, jak tu zimno. Nie. Wojtowi tak temperatura spadła. Teraz się obrócił w drugą stronę, co nie? Tak. Tak, bo był bardziej w tą, nie? Widziałeś to, czy nie? Tak. Obrócił się? W prawą stronę lekko, no. Potwierdzasz to? Tak. Że obrócił się? Tak, bo spojrzałem na niego. I wykonał ruch. Tak. Ty, tam coś jest przed pikselem. Pamiętasz to, jak wyszliśmy pierwszy raz? No. To no. Samo uczucie chłodu. Tak. Teraz znowu mamy i piksel coś widzi. Widzisz? Tu, o ty, pa, wiesz, podejdź tu. Ja czuję, ja nie muszę podchodzić, ja czuję stąd. Tak jak normalnie chłód. Stoisz przed nami. Jakby dmuchał w siebie. No. Ten mój przedmiot, nie obawiaj się. On tylko ciebie widzi. Wskaż, gdzie jesteś. Stań przed nim. On ciebie będzie śledził. 27. Zapytam, ilu was jest. 27. To jest niemożliwe, stary. Coś, że i cały szpital się sprowadził. Nie. My tego nie przerobimy. Musimy to... Dobra, pomóż mi, porozmawiaj z nimi też. Zadaj jakieś pytanie.
Ja sam tego nie wiem. Czy jest was tutaj 27? To odpowiedzieli, to wiemy. Powiedz nam, tak czy nie? To aż niewiarygodna liczba, nie? Wiemy, że 3. Trzy osoby z nami rozmawiały. Słyszeliśmy 3 osoby. To prawda jest was tutaj 27? Tak lub nie? Co ty gadasz? Normalnie mi się jeży głowa. Jakby ktoś dmuchał na mnie. Słyszałeś coś tam? Też to słyszałem, takie... Coś takiego. Kontynuuję nagranie. Z kim rozmawiam? Jak masz na imię? Co tu było? Słyszałeś? No. Z korytarza. Tam jest czujka, spokojnie. Coś przy... Patrz na piksele. Co? Obrócił się w lewą stronę. On tylko jak się gwałtownie obraca. Ale... A tak to on się obraca normalnie. On tak ma. On szuka równowagi. Teraz nie. Nie ruszył się. Z kim rozmawiam? Jak masz na imię? Czujesz to nadal? Tak. A już teraz mniej, ale przez chwilę czułem, jakby ktoś za mną stał i perfidnie... Ale to jest normalnie takie podmuchy. I to nie dmuchał na całą głowę, rozumiesz? Tylko tak jakbyś stanął... I ci dmuchał. Ty, teraz to czuję koło siebie, z kitu. Co jest, kuźwa? Stąd dmucha, to by dmucha, tu nawet ja. Rzeczywiście, ich tylu tutaj jest. Nie gadaj nawet. Co to było? Krok. Słyszałem to, ktoś tu wlazł. Słyszałeś to? Nie. Coraz więcej, no. Słyszałeś? Co? Jebu. Maurycy. Jak masz na imię? Maurycy! Co jebu? Boże. Takie... Spokojnie. Pytałem, z kim rozmawiam. Cześć, Maurycy. Przewrócił się. Zgasił się, ty. Nie wiem, bateria. Może on jak mu siadają baterie. Ale wymieniałem je. Słuchajcie, piksel się wywrócił. Jeżeli duchy gwałtownie pobierają energię, to nie, że coś piksela jakby fizycznie przewraca, tylko pozyskuje z niego energię, z jego baterii i on się wywraca. No ale to jest taka tylko moja teoria, być może coś zaczęło znów irytować piksela. Nie wiem. Krzychu, co tu... No tam nie słychać kapania wody. Tu, w tym... Później. Później? Słyszeliśmy imię Maurycy, tak? Dobra, na GT są same konkrety. Są w ciele. Tak, czujesz? Dlatego się obróciłem. No. Tak jakby poczułem, tu, są największe. Dobrze, dziękuję. Masz na imię Maurycy. A znasz może jakieś drugie imię? Z tych, którzy tutaj są? Czy to ktoś przewrócił mój przedmiot? Oszukiwanie. Co ja pytałem? Czy to ktoś przewrócił mój przedmiot? Któryś z was?
Czekacie, żeby wyjść. Czy to już wszyscy? Ty, znów zimno. Czujesz to? Czuję. Ty. Ty. Ale powiew. I pojawiła się odpowiedź. Ale powiew. Czuję. Potwierdzasz to krzyku. Powiew, strasznie. Pojawiła się odpowiedź. Skończyć. W plecach i skończyć. Wow. Mamy już to skończyć, tak? To już koniec? Mamy już wszyscy wyszli? Widzowie, jesteśmy już po nagrywaniu opuszczonego szpitala o tajemnej lokalizacji. Krzysiu, niestety sesja z SB7 początkowa, cały szpital żeśmy przewalili. Dosłownie. Jeden masakra. Sektor, lewo, prawo, dół, góra, strych, wszystko. No niestety praktycznie nic, był jeden głos mężczyzny na strychu. Jeden, jedyny, tam coś zobaczyłeś. Tak naprawdę z SB7 to na ten moment było tyle. Tak, tak. Ale na AM-ie potem udało się dosyć te ciekawe odpowiedzi zarejestrować. Trzy głosy, jak mówiliśmy, prawda? Tak, trzy głosy. Mm-hmm. Była kobieta, mężczyzna, nie wiem, czy to była odpowiedziała kobieta, a jak powiedziałeś, zapytałeś, czy to oni ustawili te butelki, odpowiedzieli my. Ciekawe to było, tak, ciekawe. Kobieta, wtedy dopiero zaczęliśmy łapać te głosy, no i był ten jeden mężczyzna. Tak, ten tak, ten ponury dokładnie. Mężczyzna z takim bardzo nieprzyjemnym, niskim głosem. Tak, tak. Czyli tak wygląda sesja, ale co było najistotniejsze, wróćmy do początku, dziwne dźwięki właśnie z okolicy, gdzie były te butelki poustawiane, jakby ktoś chodził po szkle. Na samym początku. Tak, słyszałeś jakieś niby łańcuchy, bardzo zaraz dziwna sytuacja. Po tych dźwiękach, gdzie właśnie ktoś chyba chodził, no tak było, bo to było ewidentnie jak ktoś by chodził po szkle i chwilę po tym był głos łańcuchu, doszliśmy do tego sektora, ucichło. Dokładnie. Musieliśmy obejść tak naprawdę szpital dookoła, żeby złapać znowu w tym miejscu, gdzie były te butelki, dokładnie. Gdzie to było to szkło. Niezwykle tajemnicza, słuchajcie, sprawa. Bardzo ciężki kompleks, jeżeli chodzi o badanie tego typu spraw, szukanie zjawisk paranormalnych, ale udało się, bo końcówka pokazała energię tego budynku. Czuliśmy wokół siebie mnóstwo powiew. Ja czułem, jakby ktoś stał koło mnie, dosłownie za mną, przy tym momencie, jak ten piksel tam już zaczął coś łapać i w tym momencie to powiewy i ten nieprzyjemny takie uczucie, jak ktoś stoi za tobą. Tak, te powiewy. Wyszliśmy, słuchajcie, teraz na zewnątrz. Wiatru nie ma. Nie ma w ogóle. Jest ciepło. Jest ciepło. Jest ciepło. Można rozpiąć kurtkę tak naprawdę. A tam lodówka. Zimno. Lodówka. Tak, zmiana, słuchajcie, temperatury właśnie zwiastuje obecność ducha. To jest bardzo kluczowy element. Jeżeli już oczywiście napiszecie komentarz, to szałki zainwestuj w termometr. Spokojnie zainwestuję, także tak, już uprzedzam. Dokładnie tak będzie, tak będzie. No i bardzo też ciekawe, że te podmuchy nadchodziły i były odpowiedzi na gościowie. Tak, i momentalnie były odpowiedzi. No i konkretnie, i cały czas konkrety. 27 osób. Dokładnie, i to już imię i tak dalej. Po tych imionach i tych 27 osobach to tak się przytłaczająca atmosfera trzeba robić. Ciężka i te powiewy non stop praktycznie. A jak się już uspokajały? Nie było odpowiedzi. Tak jest, a tak jest. Ktoś przychodził, tak odpowiedział jest. I odszedł. Czyli dzisiaj taka noc, słuchajcie, bardzo, jeżeli chodzi o zmysły, nasz węch, nasz słuch, nasze całe ciało reagowało na obecność tych duchów. Zupełnie inne troszeczkę podejście. Mniej tego sprzętu, ten sprzęt mniej rejestrował, ale czuliśmy to, rzeczywiście było to dziwne. No i GhostTube, i mówię, tutaj GhostTube to potwierdzał, skoków takowych nie rejestrowaliśmy. No nie było. No i jeszcze wrócę do tego momentu z początku filmu, jak tutaj wchodziliśmy na ten teren. Co czułeś? Szczerze? To było niewiarygodne. Poczułem pierwszy raz ducha. Tak naprawdę no, takie mam wrażenie, bo po prostu czuliśmy perfum. Mocny, męski perfum, tak jak ja już to powiedziałem wcześniej. Brutal tak zwany, nie? Tak jakby dziadek wasz, kiedyś jakiś wujek się tym sikał. Męski perfum, czuć go non stop i cały czas. On od chwilę tak jakby odchodzi, krąży koło tej bramy, może na kogoś ten ktoś czeka.
odejdzie kawałek, ale za chwilę czuć go i w pewnym momencie aż drapało w gardło. Już tak było mocno, wiecie, że drapało w gardło i to mówię, no... To jest fizycznie niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe, ja jestem dalej w szoku i tak. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, co się tam w ogóle stało. Tak. Nie wiem jak to opisać w ogóle. Czuliśmy perfum. I to nie tak, że przeleciało i już nie ma, bo ktoś gdzieś przejechał, gdzieś ktoś przeszedł i tak dalej. To non stop, tak jakby ktoś, nieraz były takie momenty, jakby ktoś ci psikał tym perfumem w twarz. Tak. To było takie mocne uderzenie perfumu prosto w twarz. Niesamowite. I to cały czas tam jest. Dokładnie, cały czas tam jest, tak na wstępie słyszeliście, za dnia ja to doświadczyłem, opowiadałem wam o tym, wiem. Ciekawe, czy właśnie tutaj Krzysiu też to poczuje. No i poczuł. Nie sugerowałem mu, gdzie to będzie, tak. Po prostu... Nagle... Szedłem i poczułem. Wow, no. Ja byłem niesamowite. Słuchajcie, to jest fizyczne. Dla mnie to jest jakiś, ja to nie wiem, to jest, jeżeli chodzi o tak, na mapie moich podróży, to jest jakieś po prostu... Wow, to jest jakiś cud. Ja nie wiem, jak to nazwać. No po prostu to jest zjawisko, które występuje cały czas. Nie znika. I to nie znika. Żeby to było raz i znikło na jakiś czas chociażby, nie wiem, tam godzinę, dwie, na jakiś dzień, dwa, ale to non stop jest. Non stop jest. On tam krąży po prostu. Ten ktoś cały tam czas. Krąży dookoła tej bramy, jest zamknięta. No. Może nie może wejść i czeka tam na kogoś do tej pory. Na pewno nas nie słyszy i nie widzi, no bo nie reaguje na nas. Nie reaguje. Krąży, nie było skoków i w sumie nie stwierdziliśmy. Nie. W sumie nie chciałbym takiego ducha mieć w domu, jakby tak cały czas mi pachniało. Byłoby ciężko. Krzysiu, ja tobie bardzo dziękuję za wspólną wyprawę do opuszczonego szpitala. Była to niezwykle dla mnie taka bogata w doświadczenie wyprawa. Coś tutaj jakby nowego się nauczyłem, jeżeli chodzi o kontakt, że właśnie nie zawsze trzeba na coś mieć na SB7. Czasem trzeba skupić się na pewnym sektorze i też czasem trzeba przejść trochę tych metrów, żeby w końcu sobie odpowiedzieć na to pytanie, że tutaj, tak, tutaj się najwięcej dzieje. Nawet jakaś tam większa prowokacja nie dawała rezultatów, rady, więc nie dawała nie zawsze jest tak. Nie zawsze ta prowokacja działa, tak jak w poprzednim właśnie tym pobycie. Trzeba przeanalizować jeszcze te SB7, tak. Ale no, były odpowiedzi, były dokładnie. Konkretne odpowiedzi na GhostTube i, tak. I SB7. Także no mówię, to jest jeszcze do przeanalizowania, ale no mówię, to było parę sytuacji, które zostaną w pamięci. Na pewno. Dokładnie. Krzysztofie, widzimy się na pewno w przyszłości w tym opuszczonym pałacu, który tutaj mi zaproponowałeś, potężny obiekt. Pokazał mi, że też te piwnice jak labirynt, jeden wielki lochy, tak ująłeś, tak. Więc w przyszłości niedalekiej nagramy właśnie ten odcinek, także nie jest to ostatni odcinek z Krzysiem, także nie martwcie się, jeszcze raz tobie jeżeli bardzo... chcecie, to mówcie, czy tak, czy nie. No oczywiście, od was zależy. Tak jest, tutaj napiszcie pod ostatnim filmem twierdziliście, że powinienem się pojawiać, więc jestem. Jak najbardziej, także zostawcie komentarz, zostawcie też łapeczkę w górę. Krzysiu, ja tobie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Trzymajcie się i do następnego.